Jesteśmy po przerwie. W tej części programu Paweł podzieli się z nami takimi troszeczkę prywatnymi rzeczami, jeśli chodzi o jego karierę, jego przygodę ze stacjami benzynowymi. Opowie nam kilka ciekawych historii. Może zacznijmy od tego, jak wygląda taki statystyczny klient stacji benzynowej? Czy statystyczny klient stacji benzynowej, no to tak jak mówi nazwa, tankuje paliwo. Nie da się ukryć. To jest... No więc znaczna część klientów przyjeżdża po paliwo. Albo samo paliwo, albo coś do tego dokupuje. Najmniejszą grupą będą ludzie, którzy przychodzą specjalnie na stację po na przykład po zakupy, ale tacy też się zdarzają. Mhm. Okej. A co taki statystyczny właśnie klient najpopularniejszy na stacjach? Jak się zachowuje, z jakich usług korzysta? Czy... No, jeśli miałbym powiedzieć... Czy zazwyczaj jest tak, że tankuje paliwo, płaci i wychodzi? Nie. Czy jednak dominują klienci, którzy jeszcze... Nie, to się rzadko zdarza. Większość klientów korzysta z czegoś. Aha, czyli to są rzadkie przypadki, że ktoś, nie wiem, płaci za paliwo, czy może wychodzi... Czy rzadkie, ale myślę, że połowa klientów płaci za paliwo i wychodzi, a druga połowa, czyli tyle samo, korzysta z czegoś na stacji. Najczęściej są to zakupy na sklepie. No, jeśli miałbym powiedzieć... Z doświadczenia to wydaje mi się, że na tym sklepie najczęściej kupowane są napoje, alkohol małoprocentowy, czyli tak zwane popularne piwo. Małpki jakieś. Też, ale to tutaj muszę powiedzieć, że się sprzedają, ale nie tak dobrze jak piwo i napoje. Na drugim miejscu to myślę, że wrzuciłbym taką grupę, do której należą słodkości i słone przekąski, czyli jakieś chipsy, jakieś orzeszki, jakieś batony, przekąski. A duża dysproporcja pomiędzy piwem a wódką? Tak. Piwa jest zdecydowanie kilka razy więcej sprzedaży, wartość sprzedaży jest kilka razy większa niż druga grupa, czyli alkohole mocne, i trzecia grupa wina. Wina to jest najmniejsza skala. Tutaj sprzedaż jest rzadka, na tydzień to jest kilka butelek. Piwa idą na dzień w dziesiątkach, nawet setkach czasami. Jak już poruszyłeś temat piwa, no jest to przedmiot, który można w ciągu nocy zdobyć no tylko na stacjach benzynowych, nie da się ukryć. I nie masz czasem jakichś takich przygód związanych z tym, że szczególnie jak pracowałeś na nocnych zmianach, przychodzili tak zwane żule, jacyś, nie wiem, bezdomni, tego typu osoby, i po prostu no, kupowały piwo albo nie do końca pieniądze to piwo miały i robiły jakieś zamieszanie, jakieś awantury, krzyki i tak dalej. Znaczy zdarzały się takie przypadki, ale to były raczej sporadyczne. Przeważnie takie osoby są kulturalne, po prostu przychodzą, płacą i wychodzą. Ja tam osobiście raczej nie miałem takich przypadków, że ktoś chciał wziąć na przysłowiowy kredyt albo chciał, żeby mu dołożyć do tego. Nie, raczej takie sytuacje się nie zdarzały. A kradzież? Bo świadkiem kradzieży, że ktoś przy tobie, kiedy ty miałeś zmianę, coś ukradł ze sklepu? Tak, ale przeważnie to było na takiej zasadzie, że ktoś to ukradł i dopiero po czasie się tam zorientowaliśmy, że tego nie było. Może 2-3 razy miałem taką sytuację, że ktoś wszedł na stację, wziął i sobie wyszedł po prostu, ale to się rzadko zdarza i oczywiście każda taka kradzież jest zgłaszana od razu na policję, gdyż stacje paliwowe mają bardzo dobry monitoring, na którym wszystko wyraźnie widać, więc... A była jakieś może taka sytuacja, że ktoś zatankował paliwo i oznajmił wam, że nie zapłaci, nawet nie, że chciał to paliwo ukraść, tylko po prostu, nie wiem, zapomniał portfela? Tak, zdarzają się takie sytuacje. Rzadko, bo rzadko, ale myślę, że w miesiącu 2-3 razy się coś takiego zdarzy. I co wtedy? Co w takiej sytuacji? W takim przypadku mówimy klientowi, żeby zadzwonił do kogoś, żeby mu dowiózł te pieniądze. A byłeś może świadkiem, że ktoś miał popularnego diesla, do którego nalał benzynę lub na odwrót? Tak, oczywiście. Miałem taką sytuację kilka razy. Najczęściej to było tak, że od razu się zorientował. Albo przy płaceniu, albo jak już w trakcie tankowania. Jaka reakcja takiego klienta? Zawał serca? Nie no, zawał serca można to za dużo powiedziane, ale jest to wielki stres i taka dezorientacja. Klient nie wie, co robić.
bo się zapali silnik. Tak, dokładnie. No jeżeli nie odpalił jeszcze silnika, no to jak nie ma najmniejszego problemu tak naprawdę. Po prostu będzie stratny te paliwo, które wlał, bo ono się nie nadaje do użytku ponownego. No i tutaj najczęściej sytuacja była taka, że pomagaliśmy klientowi jakoś zepchnąć ten samochód na bok, żeby nie blokował tutaj miejsca dla innych klientów. No i klient dzwonił po mechanikę, który tam po prostu wypompował złe paliwo z baku, zatankowali poprawne paliwo i nie było żadnego problemu. Gorzej, jeśli klient odpali i odjedzie, też takie sytuacje były, no ale co tutaj dalej się to działo? To daleko nie zajechał pewnie. No nie zajechał. Raz widziałem, że klient zajechał chyba 50 metrów i samochód zgasł. Ile go wyszła naprawa, nie mam pojęcia, co wtedy było do naprawy, też nie mam pojęcia, bo klient nam już potem nie powiedział. No ale tutaj już nie obyło się bez lawety, więc już wtedy po odpaleniu, że za późno na jakieś tam właśnie pompowanie paliwa. Poruszyłeś kwestię, że pomagaliście klientowi zepchnąć samochód, tak, aby nie blokował ruchu. Myślę, że to jest dość takie częste zjawisko, że klienci no, blokują ten ruch jednak. Nie ma takiej świadomości, że jeśli już zatankował to paliwo, może ten kawałek dalej chyba zjechać i iść spokojnie do kasy zapłacić, nie będziecie go od razu chyba ścigać. Nie, no oczywiście, a często jest będziemy... tak, że klient tankuje paliwo, zostawia samochód na stanowisku tym przy automatach do tankowania, idzie do kasjera zapłacić, przy okazji stoi w kolejce, skorzysta z toalety, nie wiem, zamówi sobie hot doga, którego jeszcze skonsumuje tam w środku na stacji, szczególnie jak to jest zima, bo tam jest cieplutko. No i właśnie, to jest czas, to jest frustracja pozostałych klientów, która głównie odbija się na Was. Na pracownika, na ludziach, którzy tą stacją zarządzają. Co wtedy? Tutaj bym się z Tobą nie zgodził, bo mało kiedy się tworzą kolejki na stacjach. Raczej to idzie płynnie, ta obsługa klienta, że klienci płacą i odjeżdżają. Są takie sytuacje w jakichś tam godzinach szczytu, że ktoś faktycznie tam na tej stacji się zasiedzi, bo przejrzy gazety jeszcze, czy zrobi sobie kawę, ale to wtedy nie odbija się to na nas, po prostu klient klientowi zwraca uwagę, że mógłby odjechać. I raczej nigdy nie było sytuacji, żeby ktoś miał pretensje do pracownika, że czemu pan mu nie powiedział, że ma odjechać. Ja się nigdy z takim czymś nie spotkałem, ani nie słyszałem od pracowników, żeby z tego tytułu mieli tam jakieś nieprzyjemności. Dlatego myślę, że nie, jest na tyle też dużo stacji paliw, że już nie ma tak zwanych kolejek do nich. A są dostępne 24 godziny na dobę i w każdym dniu, więc... A może doprecyzujmy to jeszcze, bo często pewnie też tutaj nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, jak to właśnie z tą zapłatą. I Ty jako pracownik stacji możesz teraz rozwiać wszelkie wątpliwości. Przyjeżdżamy na stację, jest ruch, za nami ludzie czekają w kolejce. Tankujemy paliwo? Mamy taką możliwość, aby odjechać te kilkanaście metrów na ten pobliski taki parking należący do stacji i dopiero zapłacić, aby już kolejna osoba mogła się podpiąć i... Oczywiście, tak. W sieci, w której ja pracuję, na każdym stanowisku można tankować dwa razy. Czyli jeżeli klient jeden zatankuje i odłoży pistolet, od razu może kolejna osoba tankować. Dopiero trzecia osoba, która by po nich przyjechała, nie umiałaby zatankować. Więc dwie osoby spokojnie mogą zatankować, więc można śmiało odjechać. Jeżeli się nie opuszcza terenu stacji, no to nikt na pewno nie posądzi klienta o kradzież, ani nie będzie robił z tego jakiejś tam afery czy wzywa policji. Może uspokoimy ludzi, więc to nie jest tak, że zatankujecie i wsiądziecie do samochodu. Nie jest tak, że po prostu pracownik stacji od razu zacznie Was ścigać, wybiegnie ze stacji, nie wiem, z pistoletem oczywiście, że nie. Każe Wam zawracać. Oczywiście, że nie. A kolejna taka ciekawa kwestia to reklamacje. Co w przypadku, gdy klient tankując na stacji, na której na przykład Ty pracujesz, stwierdzi po jakimś czasie, że nie wiem, zatarł mu się silnik albo auto inaczej pracuje i on wiąże to z Waszym paliwem, czyli Wasze paliwo w jego opinii było złe i przez to popsuł mu się samochód, mówiąc najkrócej. Co wtedy? No. Każdy ma prawo złożyć reklamację. Nawet jeśli ona jest bezpodstawna, to każdy ma prawo ją złożyć. Jeżeli Ty uważasz, że na przykład Twój bak ma pojemność 30 litrów, a weszło Ci tam 40, masz prawo złożyć reklamację. Jeśli zatankujesz te paliwo i uznasz na drugi dzień, że zepsuło Ci się auto przez to, albo nie wiem, wyskoczył Ci jakiś błąd w komputerze, którego nie miałeś wcześniej, masz prawo przyjść na stację i złożyć reklamację. Nikt Cię nie wygoni, bo to jest Twoje prawo i taką reklamację przyjmie. Tutaj w mojej sieci podejrzewam, że w każdej sieciowej stacji wygląda to tak, że dział reklamacji, który znajduje się w centrali, odpowiada w ciągu najczęściej 14 dni klientowi na jego wątpliwość czy na jego reklamację. No i albo ją uznaje, albo nie. I od razu przedstawia rozwiązanie dla tego klienta.
Rozumiem, że jeśli chodzi o skorzystanie z mini, wygląda to tak samo. Czyli nie wiem, mamy tak, porysowany dokładnie. Samochód Dokładnie. W domu, przypominamy sobie, a korzystaliśmy z mini, składamy znaczy, reklamację. W przypadku mini jest wskazane, żeby od razu po myciu to zgłosić. Oczywiście możesz to zgłosić na drugi czy na trzeci dzień. Będzie wtedy ona rozpatrzona, taka reklamacja? Tak, czyli wysłana będzie, no i rozpatrzona będzie, ale czy pozytywnie, czy negatywnie, no to tutaj to ocenia rzeczoznawca, ponieważ w mojej sieci, w której pracuję, firma szkód wyrządzonych przez mnie nie rozpatruje sama, tylko ubezpieczyciel, który ma osoby uprawnione do tego, czyli tak zwanych rzeczoznawców po prostu, którzy się na tym znają i oni stwierdzają na podstawie tam monitoringu i na podstawie ruchu szczotek tej myjni, czy pracy całej myjni, czy jest możliwe na przykład, że ta rysa powstała przez mycie tutaj, czy jest to jakaś rysa zrobiona gwoździem na przykład, czy wgniecenie powstało od jakiegoś uderzenia innego, nie? Czyli korzystając ze stacji benzynowej należących do sieci, w której Ty pracujesz, jak i ogólnie tych dużych sieci, mamy pewność, że w każdej chwili możemy złożyć reklamację. Tak, możemy złożyć reklamację. Nie, tylko nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Nie, oczywiście, że nie. Możemy złożyć reklamację na paliwo, na myjnie, możemy złożyć reklamację także na żywność, jeżeli kupimy hot doga i według nas zatrujemy się, nie możemy się udać na stację i złożyć taką reklamację również, powiedzieć kiedy, co kupowaliśmy, jak najwięcej informacji udzielić pracownikom i na tej podstawie też to będzie rozpatrywane taka reklamacja, więc można reklamować de facto każdy towar, który został kupiony. No, do tego nas obowiązuje też polskie prawo, no i chęć tam pomocy klientom. Nie znamy się od dzisiaj i dobrze wiem, że na stacjach benzynowych pracujesz już no, kupę lat, ponad 10. Zaczynałeś jako taki typowy pracownik szeregowy, lałeś paliwo, miałeś nocne zmiany, drugie zmiany, pierwsze zmiany, pracowałeś w święta, pracowałeś Sylwestra jako najmłodszy i starszym i wiekiem na początku. Czy teraz z perspektywy czasu nie żałujesz, że zatrudniłeś się na stacji benzynowej lub może wręcz przeciwnie, przez to, że zacząłeś się piąć systematycznie, zbijem lat do góry, jesteś z tego powodu zadowolony. No właśnie, Twoja opinia. Sukces czy porażka? Ja osobiście nie żałuję. Praca mi się podoba, system pracy też mi się podobał i podoba nadal. Więc ja nie żałuję tych lat, które spędziłem w tej branży. No i też na tą chwilę nie planuję z niej odejść, a planuję się dalej w niej rozwijać i chciałbym z nią tam przeżyć kolejne lata i realizować się zawodowo. A co jest takim największą zaletą tej branży, Twoim zdaniem, Twojej pracy? Najbardziej sobie chwalisz to, że to jest, nie wiem, praca stacjonarna w jednym miejscu, to, że masz kontakt z ludźmi? Znaczy, bardzo cenię sobie system pracy, czyli godziny, w jakich się pracuje na stacji. W Twoim przypadku jest to zmiana pierwsza, poranna? Jest to zmiana najczęściej, znaczy jest to zmiana trwająca w dzień i najczęściej w godzinach albo 8.16, albo 8.20, albo 8.18. Mhm. Tak to wygląda najczęściej. Nie pracujesz na nocne zmiany, mówiąc najkrócej obecnie już. Proszę? Nie pracujesz na nocne zmiany tak, obecnie tak, już, tak. Nie pracuję od 7 lat na nocne zmiany, prawie 7 lat. Mi osobiście bardzo podobają się zmiany 12-godzinne, gdyż tutaj przy pełnym etacie jest to około 14 zmian w miesiącu, resztę mam wolną, co pozwala mi tam jakoś pogodzić sobie inne plany i spędzić po prostu więcej czasu w domu, czy na swoich tam, poświęcić na swoje przyjemności, czy swoje hobby. Czyli połowę miesiąca pracujesz, połowę miesiąca leniuchujesz, można powiedzieć. No można tak powiedzieć, tyle, że ta praca jest dłuższa po prostu, bo trwa 12 godzin, no i siłą rzeczy Jasne. musi być to mniej dni, no bo jakbym pracował każdy dzień roboczy po 12 godzin, no to wtedy wiadomo, ostro bym przekroczył etat. Jasne, a ogólnie, patrząc tak, bo to jest takie wąskie patrzenie z Twojej perspektywy, a teraz patrząc na kwestie szerzej. Ogólnie, rynek stacji benzynowych w Polsce rozrósł się, rozwija się, jest atrakcyjny? Czy odkąd Ty pracujesz, widzisz stagnację czy nawet regres tego? Nie. Tutaj cały czas się rozwija, przybywa stacji, przybywa, no może nie sieci, no bo sieci nowych nie mamy w kraju. Sieci, które były, rozwijają się coraz bardziej, otwierają się w nowych lokalizacjach, również ta, w której ja pracuję.
No i myślę, że tutaj to się rozwija i cały czas się jeszcze będzie rozwijało, no bo są miejsca w Polsce, gdzie ten rynek jeszcze nie jest tak nasycony jak u nas. U nas już jest dość dużo tych stacji, jest prawie każda sieć w każdym mieście, no ale są takie regiony Polski, gdzie powstają na przykład nowe drogi i te stacje na pewno się będą rozwijały i przy nich powstawały. Więc na pewno myślę, że jeszcze przez długie lata nie dojdzie do sytuacji, że stacje będą zamykane, bo jest ich za dużo, tylko po prostu będą się otwierały, szczególnie przy nowych drogach, nowych obwodnicach. A nie widzisz zagrożenia, że ze strony samochodów elektrycznych, że ten popyt na stacje benzynowe się zmniejszy? A może inaczej, może stacje benzynowe z nazwy benzynowe dopasują się do tych zachodzących zmian i będą miały także u siebie ładowarki te elektryczne? Wydaje mi się, że w naszym kraju jest to raczej nierealne, znaczy na pewno jest to realne, ale nie na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat, ponieważ rynek samochodów elektrycznych jest bardzo wąski, bardzo mały. Stacji faktycznie przybywa, są stacje, które mają już, w mojej sieci jest ich na razie niewiele, ale w innych sieciach wiem, że jest to tam ostro wspierane. No ale niestety tutaj te koszty tego prądu też nie są niskie. Na początku wiem, że konkurencyjne sieci miały akcje, że te tankowanie, w cudzysłowie tankowanie prądu było za darmo lub za symboliczną opłatę. Teraz już to zniosły i koszt przejechania 100 km takim samochodem no to jest nawet 50 zł. Więc wydaje mi się, że po prostu ludzie postawią, mimo oparcia na ekologię, postawią na swoją wygodę, gdzie on zatankuje samochód osobowy na benzynę czy diesla i koszt przejechania 100 km będzie podobny, ale nie musi się zatrzymywać co 200 czy co 100 km, żeby ten samochód doładować przez kilkadziesiąt minut. Okay. Gdyby faktycznie to cały czas było za darmo, to na pewno wiele ludzi by się przesunęło na taki samochód elektryczny, ale myślę, że w naszym kraju na razie nie jest to na tyle wspierane, żeby po prostu ludzie byli zachęceni do korzystania z tego, jeżeli nie jest to konkurencja. Rozumiem. Praktycznie, konkurencja jest praktycznie zerowa. Rozumiem. Teraz już tak na koniec, może Paweł opowiesz nam jakąś taką historię najśmieszniejszą albo taką najdramatyczniejszą, najciekawszą z Twojej całej kariery pracy na stacji benzynowej. Coś, co najbardziej Cię zaskoczyło negatywnie lub pozytywnie? Czy był taki dzień, który po prostu gdzieś tam w cudzysłowie odmienił Twoje życie? Znaczy dość często zdarzają się jakieś sytuacje nietypowe. To taka może więc byłoby ostatnia, dużo, najświeższa. Nie zawsze najbardziej bawią klienci, którzy tam pojawiają się może od święta na stacji i szukają dziwnych rzeczy typu świeże mięso, typu kwiaty, typu znicze, albo jakieś warzywa, owoce. To mnie tak zawsze dziwi, że pomimo XXI wieku ludzie jeszcze o takie rzeczy pytają. Wiadomo, że na stacji jest bardzo duży asortyment, no ale nie aż tak, nie takie dziwne rzeczy jak... A karty lojalnościowe? Jak to jest z kartami lojalnościowymi? Tak jeszcze dopytam, bo bardzo mocno stacje to promują, każda sieciówka ma swoją kartę, którą oferuje klientowi. Tak, dokładnie. Jak z Twojego doświadczenia to wynika statystycznie? Więcej klientów posiada kartę lojalnościową tankując, czy raczej jest to zdecydowana mniejszość? Zdecydowanie większość posiada te karty i posiada ich z wielu stacji, bo nieraz widzę, jak klienci tej karty szukają i po drodze przy przekładaniu karty pojawiają się kilku stacji, więc ludzie raczej są chętni do zbierania takich punktów, bo zbiera się punkty i wymienia potem na nagrody, więc ludzie z tego korzystają. Oczywiście najbardziej z tego korzystają osoby, które posiadają karty flotowe lub tankują na firmy, bo tutaj jest bardzo duży nalew i tych punktów idzie dość sporo na zbierać w szybkim czasie. Więc mogę powiedzieć, że praktycznie każdy, kto leje większe ilości paliwa na swoją firmę, czy na jakąś tam kartę flotową, posiada taką kartę. I ostatnia wskazówka od Pawła dla Was, dla wszystkich zainteresowanych, wszystkich oglądających ten materiał. Myślę, że kwestia bardzo ważna. Czego zdecydowanie klient i żadna osoba na stacji pod żadnym względem nie może robić? Bo wiemy, że to jest na pewno palenie papierosów. A co jeszcze jest taką całkowicie niedozwoloną rzeczą?
To znaczy powiem Ci, że chyba taką najbardziej właśnie to jest to, co Ty powiedziałeś, czyli palenie papierosów, posługiwanie się otwartym ogniem. Innych jakichś takich obostrzeń nie ma. Kilka lat temu czy kilkanaście lat temu jeszcze można było znaleźć oznaczenia, żeby nie korzystać z telefonów komórkowych. Teraz już mamy na tyle rozwinięty tam system zabezpieczeń tej stacji czy dystrybutorów, że już można rozmawiać śmiało przez ten telefon. Więc według mnie taką najbardziej zakazaną rzeczą jest po prostu używanie ognia otwartego i palenie. Poza tym to nie widzę jakichś takich większych przeciwwskazań, których by nie można było robić na stacji, które mogą jakoś zagrozić. No, może mógłby zwrócić uwagę na jakieś, nie wiem, szybkie podjeżdżanie pod dystrybutor, czy szybkie odjeżdżanie ze stacji, no bo tutaj przy szczególnie deszczu, czy przy śliskiej nawierzchni można uderzyć w ten dystrybutor. Też takie przypadki się zdarzały. No i tutaj te koszty są naprawdę wtedy ogromne, więc... I to, bo najczęściej to jest przez nieuwagę, nie, że ktoś specjalnie wjeżdża w ten dystrybutor, czy tam jakiś inny element stacji, ale właśnie nadmierna prędkość może być tego powodem. Więc ja bym zalecił poruszanie się powoli na terenie stacji i pieszo, i samochodem. No i trzeba też mieć na uwadze, że tankując na takiej stacji, szczególnie na stacjach tranzytowych, gdzie jest dużo ciężarówek, to trzeba też mieć świadomość, że taka ciężarówka z naczepą nie ma tak dobrej widoczności jak kierowca z osobówki. No i trzeba też tam mieć z tyłu głowy, żeby tam jakoś nie parkować za taką ciężarówką, nie podjeżdżać pod nią, bo kierowca może nie zauważyć i po prostu uszkodzić nam jechcący samochód. I na te rzeczy, które wymienił Paweł, zwróćcie szczególną uwagę, kiedy następnym razem będziecie gościć na stacji benzynowej. Moim i Państwa gościem był Paweł, wieloletni pracownik stacji benzynowej, jako ekspert tutaj w naszym subregionie zachodnim. Pracowałeś w jakich miastach? Żorach, Jastrzębiu, Zdroju, Rybniku, Włodzisławiu Śląskim. W Włodzisławiu nie pracowałem. Nie pracowałeś. A w Raciborzu? Nie, też nie. Też nie. Czyli Racibórz, Włodzisław i Mikołów z naszego subregionu zachodniego został Ci jeszcze do zwiedzenia. No, ale w większości miast naszego subregionu pracował, nie jedno już widział, więc myślę, że te wskazówki na pewno Wam się przydadzą. Gdyby do Pawła były jeszcze jakieś ciekawe pytania związane ze stacją benzynową, możecie pisać je w komentarzach lub na prywatną wiadomość. I może uda się Pawła raz jeszcze zaprosić do studia o to, aby się podzielił jakimiś ciekawymi wskazówkami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę.